Cześć, z tej strony Krzysiek z podcastu Katrzci w oko. Natomiast teraz zapraszam Was na pierwszy odcinek naszego takiego nowego cyklu, który się nazywa Hona Solo Komiksiarzu. Czym jest Hona Solo Komiksiarzu? Już wyjaśniam. Otóż, jeśli słuchacie naszego podcastu regularnie, bądź też nieregularnie, a do większej regularności serdecznie Was zachęcam, to powinniście wiedzieć o tym, iż nie w każdym odcinku udaje nam się opowiedzieć o wszystkich tematach, które wcześniej sobie zaplanowaliśmy. Jako że staramy się nagrywać odcinki między 1,5 godziny a godzinę 40. Nieraz jest tak, że w trakcie nagrywania jakieś rzeczy wypadają z naszej rozpiski, albo też zdarza się tak, że jakiś news, jakaś informacja, bądź też jakiś komiks wpada w nasze ręce dopiero kilka dni po nagraniu. No i Hona Solo Komiksiarzu ma być takim miejscem, gdzie rzeczy, które nie zmieściły się w podcaście, będą omawiane przez któregoś z nas, raz przeze mnie, raz przez Andrzeja, w zależności od tego, który z nas bardziej w danej chwili poczuje taką potrzebę opowiedzieć Wam o czymś. No i dzisiaj właśnie taki pierwszy odcinek, na łamach którego chciałbym Wam opowiedzieć o dwóch mangach, które ostatnio przeczytałem, i jedną z nich bardzo chciałbym Wam polecić, drugą już nie do końca, ponieważ, a zresztą właśnie od niej zacznę. I zacznę od mangi Najlepsza na świecie, która ukazała się nakładem wydawnictwa Kotori. Jej autorem jest Tarako Umeyama. Najlepsza na świecie jest tytułem, który fabularnie jest dość ciężko określić. Przynajmniej, jakby to powiedzieć, na pierwszy rzut ucha, słysząc o fabule Najlepszej na świecie, można stwierdzić, że ktoś tu ma zdrowo nawalone pod kopułą, ponieważ jest to historia pewnego gimnazjalisty, który zakochuje się w dziewczynie mającej kilkanaście centymetrów wzrostu i żyjącej w rolce papieru toaletowego. Tak, bardzo dobrze usłyszeliście, to jest właśnie tego typu historia. I no co tu dużo mówić. Dla mnie manga jest takim gatunkiem komiksu, który granice absurdu pod pewnymi kątami rozpycha do granic absolutnego szaleństwa. I gdy tylko usłyszałem, że ktoś stworzył historię o miłości chłopca do de facto rolki papieru toaletowego, to od razu można było się domyślić, że jest to jakaś manga. Więc Najlepszą na świecie nabyłem na konwencie Asukon, który odbył się całkiem niedawno w Chorzowie. Był to mój pierwszy konwent mangowy, na jakim byłem, i najprawdopodobniej przy okazji będzie też to ostatni konwent mangowy, na jakim byłem, ponieważ ogólnie rzecz ujmując, atmosfera jakoś mi się nie spodobała, bez żadnych hejtów czy nienawiści. Po prostu byłem, zwiedziłem, okazało się, że jest to nie dla mnie, więc prawdopodobnie sobie nie będę już takich miejsc odwiedzał. Niemniej mam taki zwyczaj, że staram się przywozić sobie pamiątki z takich miejsc, z różnych konwentów, i z Asukonu wróciłem właśnie z mangą Najlepsza na świecie. Lektura tejże mangi do pewnego momentu była całkiem satysfakcjonująca, ponieważ twórcy udało się stworzyć całkiem normalne, typowe postacie, które w pewnym sensie są całkiem dobrze skonstruowane, ponieważ wydają się być takie całkiem naturalne, całkiem prawdziwe. Oczywiście jak na standardy mangowe, tam musimy sobie pewne rzeczy pamiętać, że reakcje są takie dość przerysowane na różne wydarzenia, więc wszystko to tutaj mamy. I historia jest całkiem zabawna, nie ukrywam, że kilkukrotnie się pośmiałem. Natomiast tak mniej więcej od połowy czuć już, że Najlepsza na świecie nie ma na siebie pomysłu, że autor, który wymyślił główną intrygę, nie do końca wie, jak ją zakończyć. I im dalej w las, tym ciemniej, gdy w końcu dochodzimy do finału, jest po prostu tragedia. Tragedia pod każdym możliwym kątem, ponieważ finał tejże mangi, ona jest jednotomowa, i jej finał jest po prostu fatalny. Niestety tak zmarnowanego potencjału jak w Najlepszej na świecie to już dawno nie widziałem. No i cóż, fajny pomysł, całkiem niezłe prowadzenie akcji do pewnego momentu i fatalna końcówka. No niestety nie jestem w stanie polecić tej mangi komukolwiek, no chyba że jesteście naprawdę ciekawi tego, jak można było wymyślić i przeprowadzić historię o miłości chłopaka do żywej rolki papieru toaletowego.
Tutaj muszę jeszcze dopowiedzieć, że historia jest przedstawiana w formie takich pasków, ponieważ najlepsza na świecie ukazywała się właśnie w takiej formie na łamach jednego z magazynów mangowych w Japonii. Mamy wydanie od wydawnictwa Kotori. To jest całość historii, jak już wspomniałem, jednotomówka, cena okładkowa 22,90. Jeżeli nie przeraża Was to, że dostaniecie tytuł z fatalnym końcem, to możecie w sumie sprawdzić. To niewiele kosztuje, nie jest to jakiś wielki wydatek, a jak dobrze poszukacie, to i z jakimś całkiem przyjemnym rabatem tąże mangę będziecie mogli zdobyć. Na szczęście w totalnie innym kierunku poszedł Jiro Taniguchi i jego idący człowiek od wydawnictwa Hanami. Manga ta miała swoją premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w tym roku. Tam pamiętam, w festiwalowy piątek jeszcze i na stoisku wydawnictwa Hanami nie było, ale w sobotę już można było spokojnie kupić. I powiem szczerze, że spośród wszystkich moich zakupów na tegorocznym festiwalu w Łodzi, idącego człowieka jestem w stanie spokojnie umieścić w takiej czołowej trójce, jeśli chodzi o tytuły, z których jestem zdecydowanie najbardziej zadowolony. Idący człowiek, jak tytuł wskazuje, opowiada o dość błahą historię o spacerowicz, który zachwyca się wszystkim tym, co spotyka na swojej drodze. Przy czym błahą tutaj bierzcie w dużym cudzysłowiu, ponieważ na pierwszy rzut oka nie mamy tutaj nic ponad to, że właśnie tenże tytułowy bohater, który nawet nie jest konkretnie przedstawiony, on oprócz tego, że spaceruje i, tak jak już wspomniałem, zachwyca się tym, co na drodze swoich spacerów spotyka, to jest ten pierwszy plan. Natomiast to, co się dzieje na drugim planie, jest bardzo interesujące, ponieważ tak naprawdę manga ta jest wielką pochwałą życia. Ona nie moralizuje, nie uczy, nie przekazuje jakichś konkretnych nauk, które powinniśmy wyciągnąć i dojść do odpowiednich wniosków. Natomiast daje nam duże pole do interpretacji. I ta interpretacja, gdy już zaczniecie sobie ją właśnie przetwarzać podczas lektury idącego człowieka, no może dać Wam kilka naprawdę fajnych wniosków. Ja na przykład muszę powiedzieć, że rozdział, w którym tenże wspomniany główny bohater niejako ściga się z innym spacerowiczem, bardzo mi przypadła do gustu i to jest właśnie taki fajny, dla mnie przynajmniej, taka fajna odnośnia do wyścigu szczurów, który mamy w obecnym świecie, chociaż oczywiście możemy to jakoś inaczej interpretować. Wszystko zależy od tego, jak wyobraźnia, na co wyobraźnia Wam pozwoli. To jest właśnie bardzo fajne w tym idącym człowieku, że on skłania do myślenia w bardzo prosty sposób, ponieważ nie mamy tutaj jakiejś wielce skomplikowanej historii, ale taką, która i tak skłania do myślenia, a ja jestem wielkim fanem każdego tytułu, który chociaż trochę skłania do myślenia. I cieszę się, że mamy też kolejny fajny tytuł Jiro Taniguchiego na naszym rynku. Tutaj trzeba też powiedzieć, że może też troszeczkę nadinterpretuję, ale Jiro Taniguchi zmarł w tym roku i taki lepszy hołd dla jego twórczości od idącego człowieka, no trudno mi sobie teraz w chwili obecnej wyobrazić. Oczywiście jest jeszcze mnóstwo tytułów tego mangaki, które w Polsce się nie ukazały i mam nadzieję, że wydawnictwo Hanami będzie cały czas konsekwentnie je publikować. Natomiast jako taki swoisty hołd i uczczenie pamięci tego twórcy, no tytuł jest idealny. Jest bardzo fajnie narysowany dodatkowo. Tutaj kunszt mistrza Taniguchiego jest w pełnej krasie widoczny. Niektóre ilustracje po prostu zachwycają swoimi drobiazgowymi szczegółami i kreską, która no, od dłuższego czasu Jiro Taniguchi jest dla mnie jednym z tych niewielu mangaków, których potrafię rozpoznać po stylu rysowania. Jestem absolutnie zachwycony tym, co ten mangaka prezentuje na łamach swoich prac.
Natomiast to, co mnie troszeczkę zaskoczyło na plus, to jest to, że jest dość dużo kolorów w Idącym Człowieku. Oczywiście nie, że cała manga jest kolorowa, tylko przyzwyczaiłem się do tego, że z reguły pierwsze trzy, cztery strony są kolorowe, natomiast później mamy czerni i biel. Tutaj tych kolorów jest troszeczkę więcej. Są one fajne, bardzo fajnie wpasowane w klimat historii. Absolutnie nie przeszkadzały, nie odwracały uwagi od świetnych rysunków. Idący Człowiek zawiera także kilka dodatkowych historii, które całkiem fajnie uzupełniają ten główny wątek, ale też są w trochę innym klimacie. Mamy tutaj nawet pojawiające się pewne wątki nadnaturalne, ale tutaj nie będę dużo opowiadał, bo jeszcze bym walnął jakiegoś głupiego spoilera niepotrzebnie. Ale tak, jeśli chodzi o Idącego Człowieka, to polecam tą mangę nie tylko właśnie fanom mangi, ale każdemu fanowi dobrego, naprawdę fajnie napisanego i jeszcze lepiej narysowanego komiksu. Na koniec zaś, generalnie chciałbym tylko Was jeszcze raz zachęcić do tego, żebyście nie bali się sięgać po mangi z różnych powodów, dla których dotychczas ich unikaliście, ponieważ naprawdę okazuje się, że coraz więcej fajnych, wartościowych historii można tam znaleźć. Co prawda to wciąż jest komiks bardzo różny od tego, co znamy z komiksu amerykańskiego czy europejskiego, ale nie zamykajcie się, ponieważ naprawdę kilka fajnych historii może Wam przejść koło nosa. Kilka, więcej, kilkanaście. Ja muszę powiedzieć, że do mang wróciłem w okolicach stycznia ubiegłego roku. W chwili obecnej moja kolekcja może nie jest jakoś zbyt powalająca, ale w międzyczasie udało mi się już wkręcić w raz, dwa, trzy, teraz tak spoglądam na półkę i na szybko liczę, w sześć różnych serii. Są plany na kolejne, mam zamiar zacząć kupować Dragon Balla w przyszłym roku. Mam zamiar też wejść w Akirę, który był zapowiedziany, potwierdzony, czy też raczej na festiwalu w Łodzi. Więc cały czas szukam, kopię, przeglądam. Tytuły od Vaneko są całkiem fajne, zwłaszcza te jednotomowe. Więc jeszcze raz powtórzę, może to jest po prostu banał, który nie powinienem powtarzać, ale jednak dajcie szansę mangom, ponieważ naprawdę tam również są bardzo fajne historie i wiecie, taki podział na komiks i mangę jest bardzo sztuczny i bardzo umowny. Manga również jest jak najbardziej pełnoprawnym komiksem, nawet jeżeli uważacie inaczej, i myślę, że powinniście pokonać te granice, które sobie sami wyznaczyliście, jeśli oczywiście takowe istnieją, i dać szansę mangom, ponieważ naprawdę warto. I na dziś to tyle. Jeżeli macie jakieś uwagi, sugestie, to dajcie znać w komentarzach. Z chęcią posłucham, poczytam, przyjmę je na klatę dzielnie. I no cóż, do usłyszenia następnym razem. Cześć.